Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W 14 niedzielę zwykłą roku A czytamy właśnie ten tekst Ewangelii świętego Mateusza, 11 rozdział, 25-30 werset 30. I możemy podzielić ten tekst na takie dwie części. Pierwsza część to modlitwa uwielbienia i zachwyt nad objawieniem się Boga Ojca prostaczkom, nie mądrym, roztropnym, ale prostaczkom. A druga część to zaproszenie dla wszystkich, którzy są obciążeni, utrudzeni, aby przyszli do Jezusa, aby zostali przez Niego umocnieni, aby otrzymali ukojenie dla swoich dusz. Ta pierwsza część to taki rodzaj skierowanej modlitwy do Boga Ojca. Syn Boży modli się, uwielbia swojego Ojca. Uczy nas modlitwy. Uwielbiać Boga i zachwycać się Jego dziełami. Uwielbiać Boga Ojca, który pewne rzeczy odkrywa niemądrym, nieroztropnym, którzy sobie siedzą i tak rozmyślają i sobie tak przez swoje intelektualne sprawności dochodzą do pewnych prawd objawionych. Nie. W ten sposób nie dochodzą. Przed takimi mądrymi, roztropnymi albo takimi mądralami i roztropkami te rzeczy są zakryte, czyli przed pysznymi ludźmi. Prostaczkowie to nie są prostacy, to nie są ludzie, którzy mają taką postawę ignorancji, że niczym się nie interesują i są w ogóle że takimi alkoholikami, czy jakimiś osobami, które się stoczyły. Nie. To chodzi o takie osoby, które mają życie prostolinijne. Może przez wielu są wyśmiewani, że są takimi niezaradnymi ludźmi, że nie potrafią kombinować, oszukiwać, że nie potrafią żyć dwulicowo, nie potrafią się podlizać innym, nie potrafią grać osób, którymi nie są. Po prostu są naturalni. Mówią tak, tak, nie, nie. Są prości w swojej konstrukcji. Nie są skomplikowani. Pan Bóg jest najmniej skomplikowany. Jest samym istnieniem, samą miłością. Natomiast człowiek ma taką tendencję po grzechu pierworodnym, że sobie komplikuje życie, innym komplikuje i sam jest skomplikowany. Natomiast Bóg objawia się tym, którzy są właśnie bardzo przed Nim szczerzy, prości, autentyczni. Może właśnie Maryja jest taką osobą, która jest dokładnie taką, według tej Ewangelii, osobą, którą można by nazwać prostaczkiem ewangelicznym. Maryja, królowa Polski, prostaczek. Trochę nam się tutaj, nie, prawda? To słowo nie koleruje, czyli jakby koliduje. A jednak tak jest. Właśnie dlaczego Pan Bóg wybrał z jakiegoś nędznego miasta Nazaret? To jest przedziwne, że na przykład taki słynny historyk Józef Flawiusz, który dwie takie wielkie książki, takie kroniki napisał, jedną o dziejach Izraela, a drugą o wojnie żydowskiej. I ani razu, choć podaje mnóstwo nazwisk, mnóstwo różnych krain,
różnych miast, miasteczek, wiosek ani razu nie pojawia się słowo Nazaret. To miasto jest zupełnie pominięte. To jest taka dziura zabita dechami. Jak się dowiedział Natanael, że Jezus jest z Nazaretu, to mówi, czy coś dobrego może być z Nazaretu? Co z Nazaretu? Wszyscy na to patrzyli tak od razu, taki odruch, samo zło. No i właśnie w takim miasteczku, w zasadzie wiosce, a ostatnie wykopaliska potwierdzają, że tam nie było domów, tylko jaskinie. Tam mieszkali jaskiniowcy, Maryja mieszkała w jaskini. No i nikt nie traktował tej dziury w ziemi, czy w tej właśnie w skałach, poważnie. No ale tam przyszedł Bóg. Tam było zwiastowanie. Pan Bóg jest niewidzialny i bardzo mu się podobają osoby, które dla świata są niewidzialne. Ja to mówię przeciwko sobie. Siedzę na świeczniku, teraz prowadzę to spotkanie. Kiedy mówię kazania, to też gdzieś mnie widać. I to jest bardzo, przynajmniej dla mnie, no takie oskarżające. Że moja pycha, moja chęć zabłyśnięcia jest kradzieżą. Mogę ukraść Panu Bogu chwałę. Zamiast ludzie chwalić Boga, zaczynają chwalić mnie. I to jest niebezpieczne. Ale przecież nie może ksiądz się gdzieś chować w jakimś kąciku. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Właśnie nie chodzi o to, żeby się chować w kończyku, tylko chodzi o to, żeby szukać chwały Bożej. Co to znaczy wysławiam Cię? Bardzo często modlimy się modlitwą prośby. Proszę, proszę, o to, o tamto. Bardzo rzadko. Nawet są jeszcze modlitwy dziękczynne. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, za to, za to. A wysławiam Cię w rzeczach. Nie za coś, tylko w tej rzeczywistości. Na przykład uwielbiam Cię, wysławiam Cię w tej rzeczywistości, że nie mądrych, ale właśnie tych prostych ludzi wybrałeś, żeby im objawić prawdy, tajemnice, największe tajemnice ukryte Boże. Modlitwa uwielbienia nie jest modlitwą za coś, tylko jest modlitwą w kimś, w tych osobach, na przykład Panie Boże, ja Cię uwielbiam w tej wspólnocie. Albo uwielbiam Cię w moich rodzicach. Uwielbiam Cię w parafii, w proboszczu, w biskupie, w papieżu. Prawda? Albo uwielbiam Cię w tych, którzy mnie prześladują. Święty Franciszek, to mnie jakoś tak dotknęło ostatnio, Franciszek z Asyżu, potrafił wyżebrane pieniądze dawać żebrakowi, bezdomnemu człowiekowi, w jakim celu? W takim, żeby publicznie, kiedy spotka Franciszka, żeby go znieważał. Mówił, ty pyszałku, ty rozpustniku, ty lubieżniku, ty... I takie różne tam jakieś epitety. A wtedy święty Franciszek przed nim klękał, oddawał mu pokłon, jeszcze mu za to płacił. Po co to robił? Po to właśnie, żeby swoją pychę poniżyć. Bo tak największym naszym problemem to nasza pycha. Zobaczmy, że co tak naprawdę nas boli, kiedy ktoś nas oskarża. Wtedy się odzywa pycha. To pycha człowieka rozpycha. Strasznie zraniona. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy była w Warszawie i na nią napadła bezdomna i zaczęła tam ją wyzywać od różnych i tam próbowano ją uciszyć, żeby tam nie krzyczała. Wtedy Matka Teresa powiedziała, nie, zostaw ją. Teraz do nas Jezus mówi. No, to jest dar Ducha Świętego. Mamy teraz rok brata Alberta Chmielowskiego. Brat Albert, kiedy pukał od drzwi do drzwi, to przychodził jako taki żebrak. Jeden z właśnie z takich mieszczan krakowskich zapytał, co chcesz? On mówi, zbieram dla moich biednych, więc uderzył go w twarz. I reakcja brata Alberta była taka, że powiedział, tak, dobrze, to było dla mnie, a teraz proszę dla moich
biednych coś. To było dla mnie, dobrze. Dziękuję. Także tu jest... Jak można wytrącić szatanowi broń? On nas kusi naszymi reakcjami. Kusi właśnie do tego, żeby skupiać się na sobie, na swoich zranieniach. Także dzisiaj popularna jest psychologia, która zaczyna koncentrować człowieka nie na uwielbianiu Boga, tylko na celebrowaniu swoich zranień. Prawda? Także często to uwielbienie Boga mogłoby nas uzdrowić, a my koncentrujemy się na tym tylko, żeby zamiast mówić o Bogu, zamiast mówić o tym, co Bóg dla mnie uczynił, to czasem człowiek się koncentruje, jaki to ja jestem nieszczęśliwy. Tak naprawdę celebruje swoją pychę, zranioną pychę, upokorzoną, ale cały czas celebruje nie Boga, tylko siebie. I teraz Pan Jezus mówi takie słowa, które mówi się ogólnie, że to tak zwany tekst janowy. Ewangelista święty Jan nazwany jest teologiem. Apostołowie, czy Mateusz, czy inni ewangeliści, oni pisali tak bardziej jak ludzie, którzy są świadkami, którzy widzieli i to, co widzieli, co słyszeli, zapisywali. Natomiast święty Jan już napisał na końcu, na samym końcu tę Ewangelię i on już pewne rzeczy przemyślał. On nie pisał tylko to, co widział i słyszał, ale też to, co teraz, tym, czym żyje. I pewne rzeczy są ukryte w pewnych sformułowaniach, które są symboliczne. I tutaj są bardzo też proste sformułowania. Gdybyśmy popatrzyli na prolog świętego Jana, to tam jest napisane wprost, że Boga nikt nigdy nie widział, tylko jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Tak czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Jana. Ewangelia świętego Jana też jest w słowach takich, można powiedzieć, wziętych z liturgii, pierwszych liturgii, gdzie uwielbiano Boga słowami. Właśnie na początku było słowo, słowo było u Boga i Bogiem było słowo i tak dalej, potem, że przyszło do swoich, swoi go nie przyjęli, a tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. O właśnie, teraz prostaczkowie to są ci, którzy są, ci, którzy przyjmują Słowo Boże i stają się dziećmi Bożymi, którzy chcą słuchać Ojca. Ojca nikt nie zna, zna tylko Jezus Chrystus, który jest Słowem wcielonym. I teraz przyjmować Słowo to przyjmować Jezusa Chrystusa. I kto mnie widzi, widzi i Ojca. To Ojciec zaczyna objawiać siebie w swoim Synu. To Ojciec jest źródłem objawienia. Co to jest objawienie? Słowo łacińskie revelatio pochodzi od słowa velon, czyli jakaś zasłona. Revelon, revelatio, to jest odsłanianie. Po części się ta zasłona podnosi. I objawienie zawsze jest częściowe, nie jest jakoś takie, że w pełni widzimy. Tutaj na ziemi zawsze będzie niejasne poznanie. Częściowe, ale to nam wystarczy. Święta Faustyna zapisała, dlaczego Pan Bóg nie w pełni się objawia, ponieważ człowiek by umarł z tego szczęścia. Już by przeszedł do nieba. I żeby mógł jeszcze żyć, to jest takie właśnie częściowe doświadczenie Boga. Bóg objawia się tym, który chce, i Pan Jezus też daje możliwość objawienia Ojca. Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Spotykamy się tutaj na Lectio Divina po to, żeby słuchać Jezusa Chrystusa i żeby mógł nam pokazywać nam Ojca, objawia nam Ojca. Świat cierpi na brak Ojca. Świat jest udręczony kryzysem ojcostwa. Kryzys ojcostwa związany jest później z tym, że mężczyźni są wycofani i przestają być ojcami,
A także kobiety czują się jakby pozbawione oparcia i są w jakiś sposób, przejmują rolę mężczyzn. Cały ruch feministyczny, który dzisiaj teraz jest obecny, to jest jakby taka rywalizacja z mężczyznami. Musimy mieć te wszystkie miejsca, w których są mężczyźni. I dlatego będzie też domaganie się możliwości, na przykład, żeby w kościele też były funkcje sprawowane przez kobiety. No bo przecież musi być równość, musi być... Natomiast Pan Bóg, kiedy stwarzał człowieka, mężczyznę i kobietę komplementarnie, nie zastępczo, że można zastąpić mężczyznę kobietą, a kobietę można zastąpić mężczyzną, tylko się wzajemnie uzupełniają. Są niezastąpieni. Nawet najlepsza matka nie zastąpi najgorszego ojca i najgorszy ojciec nie zastąpi najlepszej matki i odwrotnie. Najlepszy ojciec nie z najgorszej matki, bo zawsze będzie jakaś dziura. Będzie brak matki, czy będzie brak ojca. Natomiast tutaj potrzeba rzeczywiście tej całości. W ogóle Bóg Ojciec nie może być traktowany tylko i wyłącznie w tej kontekście, że jest mężczyzną, bo Bóg nie ma płci. Bóg Ojciec to jest taka matka, która kocha, czy może też powiedzieć, że to jest taki ojciec, który kocha jak matka. I są cechy w Bogu Ojcu matczyne i ojcowskie. Rembrandt bardzo pięknie ujął tę prawdę w swoim obrazie Powrót marnotrawnego syna. Nie wiem, czy ktoś pamięta ten obraz. Są dwie ręce. Jedna ręka jest taka twarda, męska, tak o tutaj go przytrzymuje, go przyjmuje, tak przebacza, a druga jest taka ciepła, taka kobieca, tak przytula go. Z jednej strony tak stanowczo daje mu przebaczenie, daje mu godność, z drugiej strony daje mu czułość. Bóg Ojciec, w Bogu Ojcu są zawarte właśnie wszystkie cechy, ludzkie cechy. I dzisiaj, kiedy mówimy o kryzysie ojcostwa, to jest też kryzys Boga, tak naprawdę. Bóg wydalony z przestrzeni społecznej, to później jest wielkie zamieszanie, bo nie ma objawienia. Myślę, że to, co dzisiaj wybrzmiało na placu Krasińskich, gdzie prezydent Trump mówił o tym, że milion ludzi modliło się o Boga, żeby mieć Boga po prostu. My chcemy Boga. To było zawołanie, kiedy następnego dnia przy kościele świętej Anny spotkała się młodzież akademicka z Janem Pawłem II, to wszyscy trzymając krzyże zaczęli śpiewać: my chcemy Boga, Panno Święta. My chcemy Boga w książce, w szkole, we wszystkich przestrzeniach życia. Europa cierpi tak naprawdę na brak Boga. Zobaczmy, jak się zlaicyzowała Europa Zachodnia. Jak komunizm wyparł. No tak, no właśnie tam nie ma, nie zapraszany jest Pan Bóg. Tutaj jak pewien rabin, cadyk z Kocka, pewien Mendel powiedział tak, zapytany, gdzie jest Pan Bóg? Jest tam, gdzie go się zaprasza. Jeżeli się go wyprasza, wczoraj w Ewangelii, nie wiem czy pamiętacie, mieszkańcy Gerazy podeszli wszyscy do Pana Jezusa i grzecznie poprosili, żeby opuścił ich granice. Dzisiejszy świat podobny jest do mieszkańców Gerazy. Gadareńczycy powiedzieli: prosimy Cię, żebyś nie wchodził w nasze przestrzenie, bo my chcemy być neutralni. No i rzeczywiście sobie Pan Jezus poszedł. Nigdy już się tam nie pojawił. Uszanował wybór. I dzisiaj jest to dla nas wołanie. Co znaczy zaprosić Boga? To znaczy oddać Mu chwałę jako królowi, jako Panu całego życia. Myślę, że w Polsce, co rok temu przeżywaliśmy, to było taki dobry znak, że taki rodzaj pierwszego kroku, że to nie jest coś zakończonego, tylko coś, co się dopiero zaczęło. Mam nadzieję, że się to nie skończy, że to nie zostanie zatrzymane, ale ten proces tak zwanej intronizacji Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o to, że Pan Jezus nie jest królem, tylko że Pan Jezus może być niezaproszony do naszych spraw. W Anglii jest królowa angielska, tak? Jest. Ale ona w ogóle nie ma wpływu na sprawy państwa. Ona sobie przejedzie, wszyscy tam klaszczą, brawo, tak, tak.
Ale parlament rządzi bez udziału królowej. Królowa tam nie ma wpływu. Może tam jakiś taki bardziej moralny, honorowy, natomiast sami podejmują swoje decyzje. I tak podobnie może być z Jezusem Chrystusem w naszym życiu. Że owszem, możemy różne liturgie sobie przeprowadzać, iść na procesję za Panem Jezusem, śpiewać na Jego cześć, ale kiedy przychodzi co do czego, to znaczy jakaś decyzja życiowa, to często może być to decyzja wbrew woli króla, naszego króla Jezusa Chrystusa. Zobaczmy, że w naszej ojczyźnie mimo wszystko niestety dzieci chore mogą być w majestacie prawa przed urodzeniem zabite. Z zespołem Downa, Aspergera i tak dalej. Prawo na to pozwala. Ale czy król na to pozwala? Czy królowi się to na to podoba? No nie. I tutaj jeszcze ta przestrzeń jest nieoddana. I są też osobiste przestrzenie życia, które też jeszcze są nieoddane. I teraz człowiek, kiedy jest utrudzony, kiedy jest zmęczony, kiedy tak naprawdę jest utrudzony swoją pychą, swoimi rządami. Jeżeli sam chce sobie rządzić swoim życiem, nie chce Pana Boga w pewnych przestrzeniach życia, no to sam siebie karze. Pan Bóg nie musi karać. Wystarczy, że człowiek popełni grzech i grzech już go męczy. Udrudzeni, umęczeni, obciążeni, to ci, którzy męczą się ze swoją pychą. Ich pycha obciąża, dręczy. Czasem właśnie reakcje na niesprawiedliwość mogą być takie obciążające, że człowiek się zdenerwuje. Po co te wszystkie właśnie kłótnie, spory? Wystarczyłoby to wszystko oddać pod panowanie Chrystusa i żyć według Jego tego jarzma, takich przykazań. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza. Zaprasza wszystkich, którzy czują się utrudzeni, obciążeni. Bez wyjątku. Tutaj słowo wszyscy, to znaczy, że każdy ma dostęp. Nawet ci, którzy jeszcze nie znają Pana Jezusa, mogą przyjść w tym takim swoim utrudzeniu. Bywa tak, że człowiek, który jest zadowolony ze swojego życia, bawi się swoim życiem, wcale nie chce Pana Jezusa. Nawet jak mu ludzie mówią, zrezygnuj z tego grzechu, idź wyspowiadaj się. No ale ja to lubię. Pamiętam, kiedyś jedna dziewczyna powiedziała, że nie będzie rezygnować z tego grzechu, ponieważ ona to lubi. To babcia mówi, że to grzech, że to jest złe, no to, ale ja dalej będę to robić, bo ja to lubię. I tak sobie pomyślałem, że to jeszcze za młoda dziewczyna wszystko ma, na wszystkie zachcianki rodzice czy ta babcia była pozytywna odpowiedź, zawsze jakieś takie prezenty, pączki, no, słodycze. Teraz już trzyma linię, więc tym się nie da przekupić. Przestała chodzić do kościoła. I tak jak, ale babcia ją na siłę wzięła na pielgrzymkę. I cóż, no, była na tej pielgrzymce, ale miała swój własny świat, swoje własne oczekiwania. I tak wracając, ludzie się modlili, a ona sobie czytała Lalkę Prusa. Więc mówię tak, jest taki wierszyk. Lalka Prusa ma dużego u nas plusa. I choć piękna pisze Prus tak, to w środku jak ta lalka pusta. No właśnie, pycha to jak ten bęben, jest głośna, ale pusta w środku. I dopiero człowiek, który przejdzie przez... ma w środku pewne doświadczenia życia, pewne cierpienia, doświadczy pewnych upokorzeń, przejdzie przez upokorzenia, życie go trochę zmieli, jakby przeorze jego serce, to serce zostanie skruszone. I takim pokornym, skruszonym sercem, jak pisał król Dawid w psalmie 51, Ty Boże nie garcisz, zmiłuj się nade mną Boże w łaskawości swojej. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Dopiero wtedy, kiedy doświadczył swojej grzeszności, doświadczył swojego upadku, kiedy jego pycha została upokorzona, wtedy mógł się nawrócić. Zobaczmy Piotra. Petros, to znaczy skała.
I on też 3 lata był z Panem Jezusem i on był taki pewny siebie. Chociaż wcześniej, jak był powoływany, to był świadom, że jest grzeszny. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale 3 lata później na śmierć za Tobą pójdę. Zarzekał się na ostatniej wieczerzy. Choćby Cię wszyscy opuścili, jestem najlepszy. Zostanę z Tobą, będę Cię bronił. Zobacz, miecz mam nawet. Nawet uciął mu ucho. Trochę słaby, nie trafił w głowę, tylko w ucho. Ale no cóż, potem Pan Jezus mówi, schowaj ten miecz do pochwy. I kto mieczem wojuje, od miecza ginie. No, trochę się zdziwił, jak tu bronić bez tego. A potem już był tak załamany, że nawet się bał przyznać do Pana Jezusa. Więc zobaczył, że tak naprawdę łatwo jest deklarować, a kiedy przychodzi chwila próby, nie można nigdy być siebie pewnym. Święty Filip Nereusz, kiedy budził się rano, to zawsze powtarzał, Panie Jezu, pilnuj Filipa, bo może Cię zdradzić. Czy Piotr zdradził Pana Jezusa? Zdradził, bo się wyparł. Tak jak Judasz za pieniądze to zrobił, natomiast Piotr ze strachu, po prostu z lęku, z chęci ucieczki od tego problemu, kłopotu. I dzisiaj Pan Jezus mówi, nie uciekajcie, przyjdźcie do mnie. Piotr miał łaskę, że był blisko Pana Jezusa, kiedy wyrzekł się, kiedy go w pewnym sensie zdradził, to miał łaskę po tym wszystkim spojrzeć w twarz Jezusowi. I Pan Jezus nie spojrzał na niego z odrzuceniem, tylko z miłością. No bo wiedział, że jest to słaby człowiek i potrzebuje nawrócenia. I to spojrzenie z miłością tak naprawdę zmieniło Piotra. Piotr już był od tego momentu inny. Nie był taki twardy, w tym sensie, że nic do niego nie docierało. Był już pokorny. Przyjść do Pana Jezusa to tak naprawdę tutaj nie chodzi o to, żeby teraz, kiedy jesteśmy obciążeni, utrudzeni, Pan Jezus powie, masz codzienny krzyż, tak? To ja sprawię, że nie będziesz miał tego krzyża. No to nie wejdziesz do nieba. Przez krzyż do nieba idziemy. Pan Jezus nie zabiera nam krzyży, nie zabierze nam tego jarzma codziennego, ale da nam siłę. Siła, która płynie z przyjścia do Pana Jezusa i z uczenia się Jezusa. Co to znaczy uczyć się Jezusa, nauczyć się Jezusa? Uczcie się ode mnie. Święty Paweł pisał, że tak, nie tak nauczyliście się Jezusa Chrystusa. Znaczy nauczyć się Jezusa Chrystusa to pozwolić się Jezusowi wcielić w moje życie. Piotr jak uczył się Jezusa Chrystusa, to nawet kobieta, kiedy zaczęła słuchać, że się wypiera, mówi, no mowa cię zdradza. Ty byłeś z Nim, no, bo się nauczył. I można tak się nauczyć Chrystusa, że Jego znaczy myślenie, słowa czy czyny zaczynają być ucieleśnieniem Jezusa. Tak na tym miejscu by czynił Jezus. Nieraz tak jest, że też Pan Jezus daje możliwość dostrzegania winnych też Pana Jezusa. Moja mama, jak umierała w szpitalu, to też co chwila powtarzała, że o tu obok mnie leży Jezus cierpiący. Dostrzegała w tych chorych Jezusa. I ostatnie jej słowa to Jezu ratuj. To jest walka duchowa. Pod koniec życia najbardziej rzucają się demony. Tutaj rzeczywiście to przyjście do Jezusa, to utrudzenie, to też może wynikać z utrudzenia, kiedy jesteśmy atakowani przez złe duchy. Różne pokusy to też obciążają. Tylko trzeba pamiętać, że pokusa nie jest grzechem. Owszem, można powiedzieć na spowiedzi, że mam takie pokusy, bo święty Ignacy mówił, że dobra córka, kiedy jest uwodzona przez uwodziciela, to powinna iść do swojego ojca i powiedzieć, ojcze, jest tu taki uwodziciel, który mnie namawia do takiego grzechu. No i ojciec stanie w obronie, kiedy jest zaproszony. I można by, zanim pojawi się grzech, powiedzieć to o tym w spowiedzi. Wtedy Bóg staje w obronie. Czasem tak jest, jak to pisał święty Benedykt z Nursi, ten założyciel benedyktynów, napisał swoje regule, że jeżeli brat benedyktyn byłby kuszony w nocy, wszyscy by spali, to powinien mimo wszystko
nie być sam, tylko no, mimo wszystko obudzić dwóch braci, niech się modlą. Poprosić, módlcie się za mnie, bo jestem teraz kuszony, bo sam nie potrafię się modlić. I bracia też stają w nocy. Tam, na przykład kameduli czy trapiści od drugiej do trzeciej w nocy mają też takie czuwania, modlą się. Modlą się za tych, którzy są kuszeni w tym czasie. Kiedy Pan Jezus był aresztowany, tradycja Kościoła przypisuje właśnie między drugą a trzecią w nocy, to jest godzina, którą Pan Jezus nazwał działaniem księcia ciemności. Najwięcej przestępstw, najwięcej różnych grzechów właśnie jest w nocy, między drugą a trzecią. Podobno tak nawet różne kroniki policyjne, by tak statystycznie zrobić badania, to najczęściej to się dzieje w nocy. Nawet była taka sytuacja, że jeden z moich studentów, który miał zdawać egzamin w sobotę, właśnie z czwartku chyba na piątek, czy z środy na czwartek, już nie pamiętam, ale właśnie w nocy została, mieszkał ze swoją mamą i przez pół roku chyba mieszkał też taki lokator. Coś w niego wstąpiło, dziwna rzecz. Wziął nóż i zaczął najpierw bić tą kobietę, więc stanął w obronie ten chłopak. No i tego chłopaka zabił na miejscu. Także to naprawdę taki Boży człowiek, bo świeżo nawrócony, taki pełen miłości Bożej w sobie. Jak prowadziłem wykłady, to on bardzo miał mądre, takie przemyślane pytania i poszedł na ten ostateczny egzamin do Pana Boga. Ale to się wydarzyło w nocy właśnie. To też tak można pokazać, że tu potrzeba pewnego czuwania. Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Cichy i pokorny sercem. Jeżeli by to powiedział jakiś człowiek, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. To był wyraz pychy, prawda? No nie wiem, jak ja bym tak powiedział, teraz uczcie się ode mnie. Nie mogę tak powiedzieć, nie uczcie się ode mnie, no nie, tylko od Boga możecie się uczyć. Chociaż święty Paweł był trochę szalony, mówił, jestem szalony i mówię tak, użył takiego słowa, wybaczcie mi trochę mojego szaleństwa. No i też między innymi mówił o swoim objawieniu, że był porwany do trzeciego nieba, ale żeby nie wynosił mnie ogrom objawień, to został posłany do mnie wysłannik szatana, który mnie policzkuje, poniża. Trzy razy prosiłem Pana Jezusa, mi odebrał, a Pan Jezus mówi, nie, wystarczy Ci mojej łaski, potrzebujesz upokorzeń. I tam napisał między innymi później, pod wpływem już mógł to napisać, bo był upokarzany. Pisał, że jest najmniejszy z apostołów, że chce dobra, a czyni zło, którego nie chce, że mieszka we mnie grzech, a jednocześnie też mówił, że uczcie się, bądźcie naśladowcami moimi. Więc tutaj nie tylko głosił, ale też pokazywał, jak należy żyć przez naśladowanie. Natomiast Pan Jezus, kiedy mówi uczcie się ode mnie, co to znaczy słowo cichy? Cichy to nie taki, który cicho mówi, czy tam jakoś taki jest. Pan Jezus jest nazwany przez proroka, już zapowiadany, że nie będzie krzyczał, nie będzie łamał trzciny nadłamanej, czy nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Będzie taki właśnie delikatny, cichy w tym sensie, że nie będzie w tej mocy żadnej przemocy. Jakże często człowiek reaguje złością na różnego rodzaju ataki, jakieś niepowodzenia. Jest jakaś forma nawet agresji, że słychać tego człowieka, próbuje zakrzyczeć. Natomiast Pan Jezus nie krzyczy. Nawet dla świętego Jana Apostoła, przepraszam, Jana Chrzciciela było trochę zdziwienie, bo wyobrażał sobie, że jak Mesjasz przyjdzie, to będzie tak jak on, krzyczał, wołał. Siekiera przyłożona do korzenia, nawracajcie się. A tu Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście. Jakby inny styl. Ale właśnie ten styl musimy chyba przyjąć. Bo może tak być, że człowiek w dobrej wierze, na przykład chce bronić Boga i może przyjąć postawę Szawła,
czy jeszcze przed nawróceniem świętego Pawła. On bronił Boga, tylko w nim było bardzo dużo agresji, złości. Porywał, dyszał chęcią zabijania, żeby ratować czystość wiary. No ale to nie jest metoda Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo nie rozwinęło się dlatego, że było takie agresywne, że ucinali głowy, że przymuszali do nawracania się. Nie. Właśnie przyciągało, a nie przymuszało. Przyciągało siłą miłości. Patrzyli ludzie na nich i mówili, popatrzcie, jak oni się miłują, jak oni potrafią kochać nawet nieprzyjaciół. Nie tylko między sobą się wzajemnie szanują, kochają, ale też potrafią przebaczać swoim nieprzyjaciołom. Są takie sytuacje, są tacy ludzie dzisiaj, którzy kiedy przeżywają bardzo trudne doświadczenia, że ktoś z rodziny jest zabity, zamordowany. Na przykład pani Eleni ogłosiła, powiedziała, że przebaczyła temu, który zabił jej córkę, zamordował. Matka błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki już na samym początku powiedziała, że przebacza, że to oddaje Panu Bogu, że przebaczyła. To jest właśnie bycie cichym. Błogosławieni cisi. To jest jedno z błogosławieństw. Jestem cichy i pokornego serca. Pokorne serce to też trzeba dobrze zrozumieć, bo często szatan próbuje nam mówić, że pokora to jest poczucie, brak poczucia własnej wartości. Właśnie Pan Jezus ma poczucie własnej wartości, bo mówi, uczcie się ode mnie. Fałszywa pokora to mówi, nie, jestem niepokorny. Czy tak, nie uczcie się ode mnie. To było nieprawdą. Czym się różni pycha od pokory? Pycha to jest kłamstwo, a pokora to jest prawda. Kłamstwa mogą mieć różne oblicza. Jak medal ma dwie strony, to tak samo i kłamstwo pychy ma dwie strony. Na przykład kłamstwo pychy może być, no jestem najlepszy, jest to pogardzanie innymi, ale kłamstwo pychy może być odwrotne. Że ja jestem śmieciem, jestem nikim, jestem w ogóle niepotrzebny. I często to kłamstwo złego ducha może nawet doprowadzić człowieka do samobójstwa. Ale to jest nadal pycha, nieprawda. Człowiek pyszny jest cały czas skupiony na sobie. Pokorny, skupiony na Bogu. Na przykład Maryja, kiedy wielbi Boga. O właśnie, tutaj jest ten hymn Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. I raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. W tych wielkich rzeczach, w tym całym posłaniu, w tym takim... I też Maryja siebie nazywa uniżona służebnica. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Wywyższył. Czyli pokora, ta prawda... Tak naprawdę pozwala się też wywyższyć. Człowiek niepokorny to cały czas jest skupiony na sobie i sam chce. Chce na przykład siebie poniżyć. Chce siebie ukarać. Ma jakąś na przykład autoagresję, taką niechęć do siebie. To też ciągle jest skupienie na sobie, prawda? Natomiast pokora odwraca uwagę od siebie. Pokora pozwala widzieć, co jest na zewnątrz. Widzieć też Boga. I jaki jest owoc pokory? Ukojenie dla dusz waszych. Człowiek pokorny naprawdę jest szczęśliwy. Bez pokory nie można być szczęśliwym. Bo jeżeli zabraknie pokory, to ciągle człowiek będzie chciał walczyć. Ileż to jest na przykład w rodzinach walk. Jedno nie ustąpi drugiemu. No i ciągle się tam kłócą, wspierają. Nieraz mówi się o Polakach, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Ciągle muszą wspierać. Na ten temat mam, jak to niektórzy mówią, mam inną opinię, z którą też się nie zgadzam. Dla zasady, bo się nie zgadzam. No i,
bo muszę trochę się pokłócić, pospierać. A żeby pochwalić kogoś, a żeby mu przyznać rację, no to trzeba trochę pokory. Chyba że znowu pycha korzysta z przebiegłości i chwalę dlatego, żeby mieć z tego jakąś korzyść, żeby się komuś podlizać. Natomiast pokora, to co nawet wrogowie Pana Jezusa zauważyli, że Pan Jezus jest zupełnie wolny. Nie zależy Mu na opinii ludzkiej. Spraw Bożych nauczasz i nie zależy Ci zupełnie na opinii ludzkiej. I to jest człowiek zupełnie wyzwolony, ma pokój serca. Jest taki piękny psalm 131, właśnie o takim wyciszonym sercu, że jest moja dusza jak na łonie matki. Wyciszyłem i uspokoiłem moje serce. Nie biegnę za tym, co przerasta me siły. Jakby mierzę siły na zamiary. Wyciszam to serce. Żyjemy w świecie, w którym jest bardzo dużo hałasu. Jest dużo takiego właśnie krzyku. Słowo cichy mówi o pewnym nie tylko ciszy w tym, że jest człowiek, jakby to powiedzieć, żyje w takiej ciszy, że sam na sam siedzi gdzieś tam w pokoju. Nie. Chodzi o pewną ciszę, która jest milczeniem. Kardynał Sarach ostatnio napisał książkę Moc milczenia. To jest właśnie moc ukryta w tym milczeniu. Dlaczego tracimy siłę i nasza modlitwa nie ma mocy? Bo nie jest modlitwą w milczeniu, tylko w hałasie, w gadaniu. Najważniejsze przykazanie Boże, kiedy zapytano Pana Jezusa, który jest najważniejszy, Pan Jezus powiedział: słuchaj. Szema, słuchaj. I dopiero później można kochać. Jeżeli zabraknie słuchaj, to nie będzie kochaj. Jakże może żona czy mąż kochać, kiedy nie słuchają się wzajemnie? Myślą o tym, co ten myśli, ale tak naprawdę nie słuchają. Albo na przykład nie przekazują sobie informacji, nie mówią o swoich myślach, o swoich uczuciach. To też jest... Najpierw trzeba nauczyć się słuchać, a potem dopiero mówić. Nawet jesteśmy tak stworzeni, że mamy dwoje uszu, a mamy tylko jeden język do mówienia. Więc dwa razy więcej trzeba słuchać niż mówić. Człowiek, kiedy się rodzi, to w wieku już 3 lat zaczyna coś tam gadać, a czasem bardzo dużo zadawać pytań, a całe życie musi się uczyć czegoś takiego jak słuchać. Bardzo często, na przykład jak uczyłem kiedyś w szkole podstawowej, to próbowałem złapać kilka sekund ciszy, żeby wszystkie dzieci przestały mówić. One nie potrafiły. Dopiero z biegiem czasu człowiek zaczyna się tego uczyć. Na przykład w Egipcie już w pierwszym, drugim wieku, kiedy wychodzili pustelnicy na pustynię, to wychodzili po to, żeby uczyć się słuchać. Główny cel wyjścia na pustynię to było nauczyć się słuchać Boga. A wtedy to naprawdę można mówić o modlitwie. Kiedy ja nie umiem słuchać, kiedy jest we mnie tyle hałasu, tyle szumu, to jest ciężko się modlić wtedy. I ci pustelnicy mówili o wielkiej walce duchowej wtedy. Wtedy na przykład na pustyni nic się nie dzieje, jest cisza, nawet słychać jak serce bije, ale nagle przychodzą demony. I ci ojcowie pustyni mówili o walce z demonami, które właśnie te demony mówią: no kurczę, no już nie możemy ich zagłuszyć różnymi sprawami, no to teraz musimy bezpośrednio ich zagłuszać. I przychodzą rozproszenia, przychodzą obrazy. Na przykład święty Hieronim, który zamieszkał w grocie Betlejem, chciał się właśnie odciąć od świata. Zaczął czytać Pismo Święte, tłumaczył przez 20 lat tłumaczył Pismo Święte. I cały czas pracował nad sobą. Miał strasznie taki hałas w sobie, taką agresję, taką złość. Jak jakiś heretyk się pojawił, to rzucał się na niego, zaczął go dusić, bić. Takiego
lwa, jak nieraz się przedstawia świętego Hieronima, to przedstawia się go zawsze z lwem, tylko takim spokojnym, takim kotem, takim już oswojonym. Ponieważ Hieronimowi udało się poprzez Słowo Boże, poprzez to wyciszenie, przez tą walkę duchową, udało się oswoić tego lwa, który był w nim. Ale sam się skarżył. I jak byłem w świecie, no były pokusy, ale jak teraz odszedłem od świata, to ich jest więcej. Co, jak jestem strasznie grzeszny. Ja nie wiedziałem, że taki grzeszny jestem. Dopiero teraz wiem. I dopiero pokutując, żałując za te swoje grzechy i pod wpływem Słowa Bożego, uciszało się jego serce. I teraz jeszcze to słowo jarzmo na koniec. Jarzmo dzisiaj już nie widzimy na polu wołów, które orzą, ale to jest taki drążek, takie drzewo, które może symbolizować też krzyż. Pan Jezus niósł na barkach takie jarzmo. Z Cyrenejczykiem też niósł, prawda? I teraz człowiek może nieść to jarzmo ze światem. Świat go tutaj zachęca do różnych rzeczy. No i ma pewne trudy światowe. No jakoś trzeba sobie życie ułożyć, czy żyje. Wiąże się z innymi ludźmi. Nieraz się mówi też o jarzmie małżeńskim, że w małżeństwie też tak wspólnie ten wóz ciągną małżonkowie w jednym kierunku. Czasem chcą w różnych kierunkach, wtedy się nie da ciągnąć. Się rozpadają te jarzma. Natomiast jeżeli z Chrystusem niesiemy to jarzmo, to ono się przemienia. To jest trochę tak jak z doświadczeniem cierpienia, czy doświadczeniem upokorzenia. Jeżeli to przeżywamy z Chrystusem, to tak jak psalmista możemy powiedzieć, że to jest dobre, że doświadczamy pocieszenia. Psalmista napisał: dobrze to dla mnie, Panie, że mnie poniżyłeś. Dobrze, dobre jest to dla mnie. Bez Chrystusa, kiedy przychodzi jakaś forma krzyża i cierpienia, to nie mogę powiedzieć, że to jest dobre, bo cierpienie jest złe. Jakiś ciężar jest zły. Lepiej iść bez tego ciężaru, prawda? Natomiast kiedy razem z Chrystusem to czynimy, to jarzmo to też jest pewnego rodzaju sposób życia. Bo teraz idziemy tam, gdzie idzie Jezus. To jest, jak się zaprzęgniemy ze światem, to jest coś takiego jak moda świata. Także ludzie często nawet, jak sobie dzisiaj tak patrzyłem w metrze, jak są ludzie ubrani, jakby nieadekwatnie do swojego wieku. Jakiś taki siwy facet, to nie ja byłem, ale wyglądał jak taki chłopak z gimnazjum ubrany. To jakieś miał podziurowione spodnie, tu jakieś tu coś mu tam wisiało, tu coś. No jakby założył to jarzmo mody. Moda, jakieś dyktatorzy mody. Jest moda na przykład na sukces, wyścig szczurów. Ścigamy się teraz szybko, żeby jak najwięcej. Musimy mieć dużo pieniędzy, bo dużo rzeczy mamy. Teraz musimy to jakoś, kredytów nabraliśmy, jesteśmy dłużnikami. Święty Paweł napisał: nie bądźcie dłużnikami ciała, nie bądźcie dłużnikami świata też, tylko właśnie Ducha Świętego. I teraz w jakie jarzmo się zaprzęgnę? Czy będę żył, żeby pracować, czy będę pracował, aby żyć? Bo świat chce, żebyśmy no, po prostu sens życia widzieli no, w tym świecie tylko. Natomiast Pan Jezus nie tyle chce, żebyśmy nie pracowali, nie byli w tym świecie, ale o to, żeby to było tylko środkiem do zdobywania życia wiecznego. I teraz, kiedy zakładamy to Boże jarzmo i zaczynamy żyć przykazaniami Bożymi, nie przykazaniami tego świata, to doświadczamy słodyczy. Brzemię staje się lekkie. Jarzmo słodkie. Co znaczy słodycz Boża? Słodkość Bożej obecności to jest pewnego rodzaju doświadczenie takich Bożych pocieszeń. Nie wiem, czy ktoś tutaj może tak jakoś się podzielić, ale no jest takie doświadczenie, kiedy pewne rzeczy są trudne, oddajemy w ręce Pana Boga, to przychodzi takie wyciszenie, ukojenie duszy.
A nawet jak coś boli, to zaczyna to, zamienia się jakiś taki Boży płomień. Taka jakby to, nie trudno jest to nazwać, ale jest to taki rodzaj wypalania pychy. Pycha staje się coraz mniejsza, mniejsza, szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy doświadczać różnych upokorzeń. Bardzo niebezpieczne w naszym życiu są sukcesy. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, nie oczekuję od ciebie sukcesu, tylko wierności. Nie, żeby ci się coś udało, tylko żebyś była mi wierna. Żebyś nie przypisywała niczego sobie. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Pan Święty Paweł pisał. A jeżeli wszystko otrzymał, to czego się chełpisz? Co możemy Panu Bogu dać? Wszystko to, co otrzymaliśmy od Niego. Z Jego darów dajemy Mu to, co już otrzymaliśmy wcześniej. Więc co możemy powiedzieć, czego nie otrzymaliśmy od Boga? Nasz grzech. Nasze grzechy naprawdę są nasze. To rzeczywiście możemy powiedzieć, Panie Boże, to jest moje i Ci to teraz oddaję, szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania. I teraz piątek jest to taki dobry czas. Zastanówmy się, tutaj tak kilka pytań, ale możemy też własne pytania sobie postawić. Przejdziemy teraz do takiego czasu medytacji. Pomyślmy o swojej własnej modlitwie, jak ona wygląda. O swojej postawie, czy ona jest prosta postawa, tak, tak, nie, nie, a co na to od złego pochodzi, czy może też właśnie komplikujemy sobie życie, czy gdzieś jest skomplikowane, pokręcone, właśnie jakieś kombinowanie przy swoim życiu. Jakie jest też upodobanie Boga? Co znaczy upodobanie? Bo to słowo jest trudne do przetłumaczenia, występuje w Nowym Testamencie tylko 3 razy. Upodobanie to jest, tak można by powiedzieć w tym kontekście, Bóg Ojciec, jakby to powiedzieć, by wybrał sobie, upodobał. Jest to decyzja zupełnie wolna. Tak do końca nie wiemy, dlaczego Bóg akurat tych pokornych wybiera. Ponieważ tak chce. To jest Jego wybór. Święty Paweł nawet też pisał, przypatrzcie się, bracia, naszemu powołaniu. Niewielu tam mądrych w oczach świata. Spodobało się Bogu wywyższyć to, co niemądre, żeby mądrych poniżyć tego świata. I może właśnie to też jest tajemnica. I to jest też nadzieja dla każdego z nas. Jeżeli ktoś myśli sobie, o, nie jestem taki mądry, tego mi brakuje, tego mi brakuje, ale najważniejsza jest Boża łaska. A właśnie może w tych brakach jest szansa. Jest taki bez rąk i bez nóg urodzony Nik Vujicic. Ktoś pewnie widział w internecie, może go zobaczyć, był tu nawet w Polsce. Jest taki film krótkometrażowy, krótki, pod tytułem Cyrk motyli. Motyl, zanim stanie się motylem, jest w kokonie, a wcześniej jest taką gąsienicą. I tam jest taka scena, że on jest taki załamany, bo wszyscy tam występują w tym cyrku, ma jakieś pokazy, jakieś swoje numery pokazowe, a ona nie ma rąk, nie ma nóg, nie ma, no nic nie umie, nic nie potrafi. I wtedy ten dyrektor cyrku, na jego słowa, że to co ja tutaj mogę, jestem najgorszy ze wszystkich. I on mu, tak teraz parafrazuję, powiedział, że jesteś najbardziej uprzywilejowany ze wszystkich. Dlaczego? Ja? Tak. Bo jeżeli pokonasz, to będziesz miał największe zwycięstwo z tych wszystkich. Oni też pokonywali swoje słabości, bo to byli wzięci ludzie z marginesu, tak, jakaś prostytutka, czy jakiś pijak, jakiś. I każdy z nich wyszedł z tego swoich słabości właśnie poprzez pracę nad sobą, poprzez jakieś właśnie cyrkowe numery. I on rzeczywiście później nauczył się pływać, później występował w cyrku jako skoczek do wody. Człowiek bez rąk i bez nóg, który pływa. I rzeczywiście to jest też dla nas szansa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście.
Trwajmy teraz tej ciszy. Zobaczmy też nasze słabości, to co jest naszym brakiem, który może stać się pewną szansą.